Dzień dobry, nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz analityczką DELAB UW. Mam przyjemność poprowadzić siódme już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Podczas naszych spotkań wraz z zaproszonymi gośćmi analizujemy zagadnienia związane z nowymi technologiami, innowacyjnymi metodami analizy danych czy transformacją cyfrową. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy akademią, sektorem publicznym i biznesem. Podczas tych cyklicznych spotkań młodzi naukowcy dzielą się wynikami badań oraz mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi ekspertami. Kalendarium naszych najbliższych spotkań oraz dotychczasowe efekty naszej pracy znajdą Państwo na stronie DELAB UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji. Nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś naszym prelegentem jest Bartosz Ślosarski, doktorant socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz badacz ruchów społecznych i technologii cyfrowych. Bartosz jest autorem książki Przedmioty protestu – Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych. Jest także laureatem pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za pracę magisterską oraz piątej edycji programu Diamentowy Grant. Dziś będziemy rozmawiać o danych i o tym, jak wykorzystują je ruchy społeczne zajmujące się kwestiami klimatu i środowiska. Coraz większe możliwości gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych zmieniają bowiem nie tylko sposoby działania biznesu i instytucji państwowych. Wpływają również na codzienną pracę aktywistów. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak z potencjału danych czerpią polskie i międzynarodowe organizacje oraz ruchy społeczne, zostańcie z nami. Badanie Bartosza będą komentować dr Maciej Ryś, ekspert Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, współwłaściciel i wiceprezes firmy Proidea. Maciej Ryś doktorat obronił na Akademii Leona Koźmińskiego, a w swojej pracy badawczej zajmuje się hackathonami oraz tworzeniem innowacji. Jego firma specjalizuje się w organizacji wydarzeń, hackathonów i konferencji. Jest również inicjatorem przedsięwzięć łączących technologie i problemy społeczne, takich jak na przykład Smogatum. Badanie Bartosza komentować będzie również profesor Michał Wróblewski, socjolog, filozof, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Pracuje także w Łukasiewicz Centrum Oceny Technologii. Jego zainteresowania naukowe są związane z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny, a także studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby w trakcie dyskusji oraz wystąpienia Bartosza Ślosarskiego zadawali Państwo pytania na Q&A-u. Wówczas będę te pytania zbierać i później zadawać je naszym paneliście oraz naszym koreferentom. Także bardzo serdecznie zachęcam do tej dyskusji. Oddaję już Bartkowi głos oraz ekran i życzę powodzenia. Okej, dobra, już. Dobrze, to tak jak słusznie zostało powiedziane przez Weronikę, nazywam się Bartosz Ślosarski i jestem doktorantem socjologii, a dokładniej to doktorantem socjologii w Instytucie Studiów Społecznych UW. I dzisiaj trochę awansowała mnie Weronika, mówiąc o tym, że będę prezentować wyniki badań. Raczej będę prezentować założenia swojego projektu doktorskiego tuż przed wejściem w teren badawczy. No ale dokładniej rzecz ujmując będę badać, ale tutaj dzisiaj poruszę kwestie dotyczące aktywizmu danych, ponieważ jest to kategoria, która zyskuje coraz większe znaczenie w socjologii ruchów społecznych, a takim socjologiem się przede wszystkim czuję.
I w tym sensie aktywizm danych traktuję jako pewne nowe zjawisko, pewien nowy zestaw środków, działań i podejmowanych tematów, w szczególności przez ruchy ekologiczne, ale nie tylko, bo też wszelkie inicjatywy obywatelskie czy oddolne, które podejmują zagadnienia klimatu, środowiska, natury w generalnym ujęciu, a w jeszcze większym ujęciu antropocenu, czyli epoki wpływu człowieka właśnie na środowisko, i dzisiaj jakby w tych rejonach będę się poruszać. No dobrze, to może zacznę przede wszystkim od samej kategorii aktywizmu danych, bo jakby to jest dosyć modne i dosyć powszechne, że nadaje się pewne łatki działaniom aktywistycznym, był aktywizm cyfrowy, e-aktywizm, jakiś konektywizm i tak dalej. No i mniej więcej od 2013, może 2014 roku zyskuje na znaczeniu kategoria aktywizmu danych. Przede wszystkim możemy powiedzieć, że właściwie to jest tak, że mimo że jest to dosyć młody temat, to już właściwie powstały dwa nurty badań nad aktywizmem danych. Bardziej krańcowe spektra tego pola badawczego, gdzie po pierwsze z jednej strony ujmuje się dane jako obiekty kontestacji. I to są wszystkie te zagadnienia, które dotykają kwestii inwigilacji, profilowania behawioralnego i w najogólniejszym sensie wykorzystania danych przez władzę rozumianą zarówno w sensie wielkich korporacji, jak też państwa, które tak naprawdę są oprotestowywane przez aktywistów. Drugie spektrum, bo ile to pierwsze ma taki charakter bardziej negatywny, o czym więcej za chwilę, i na przykład najmocniej wyrażała to ten inwigilacyjny aspekt danych, taki oscylujący trochę wokół, też takiej trochę paniki moralnej, podkreślała właśnie Szuszana Zubow z takich książek dostępnych najbardziej. To o tyle ten drugi aspekt jest o wiele bardziej pozytywny, ma taki charakter generatywny, można powiedzieć też taki emancypujący w kontekście działań aktywistycznych. I na to w jakiejś mierze też właśnie zwracają uwagę Dariusz Jemielniak i Aleksandra Przegalińska w swojej książce, ale też nie tylko oni. W tym sensie dane tutaj w tym wymiarze pozytywnym stanowią repertuar działania, czyli środek, za pośrednictwem którego można prowadzić swoje strategiczne działanie i realizować swoje cele. Tak, jakby jest to nowe narzędzie w tej skrzynce narzędziowej aktywistów, którą oni posiadają. Oczywiście tutaj jakby też trzeba podkreślić, że dane rozumiem jako pewne konstrukcje społeczne, idąc za tymi wyszczególnionymi autorami. I też co ważne, nie ograniczam się wyłącznie do technologii big data, ponieważ small data, czyli takie tradycyjne dane, to takie może już nie takie fancy, nie takie ekscytujące może publicznie, ale one są nadal częściej stosowane przez tych oddolnych, tak zwanych słabych, bo pozbawionych władzy aktorów w tej sferze politycznej. I tak przechodząc, jakby robiąc taki zoom na te dane jako obiekty kontestacji, no to przede wszystkim chodzi tutaj o to, że aktywizm danych może się też realizować w klasycznych działaniach ruchów społecznych, o ile dotyczą właśnie danych, to znaczy dotyczą oprotestowania tego, jak danymi się posługują na przykład instytucje publiczne, tak? Ale w tym sensie pod względem środku działania to nie musi być jakieś innowacyjne. To jest raczej podnoszenie pewnej kontrowersji socjotechnicznej
aniżeli jakieś innowacyjne działanie, tak? Czyli to mogą być zwykłe protesty uliczne, takie jak chociażby w Berlinie tuż przed pandemią, czy tam trochę wcześniej, ale też po prostu petycje i tak dalej, czyli taki zestaw klasycznych działań. Oprócz tego jakby pojawiają się kwestie na przykład organizowania warsztatu z bezpieczeństwa cyfrowego, takich klasycznych szkoleń sektora pozarządowego, tak, który też się mieści jakby w spektrum, niekiedy w spektrum ruchów społecznych. No i tutaj jakby w tym kontekście to chyba najciekawsze są techniki taktycznego zaciemniania, które proponowali Branton i Nissenbaum, którzy po prostu pokazują zestaw trików, zestaw narzędzi, które pozwalają podawać nam informacje, które są albo błędne, albo są trochę naciągane i powodują, że ta maszyna inwigilacyjna może się niejako zacinać. Przynajmniej taka jest nadzieja autorów, że wraz z tym zastosowaniem w sensie masowym możemy trochę przyciąć poprzez taki formę takiego indywidualnego oporu możemy przyciąć te działanie machiny inwigilacyjnej. Generalnie planuję też jakby w swoim projekcie poruszać się mimo wszystko jednak w tym spektrum, o którym teraz opowiem, czyli danych rozpatrywanych jako pewne repertuary działania. I tutaj jakby w tym kontekście to oczywiście takim najbardziej klasycznym, najbardziej jakby też takim medialnym jest haktywizm i w tym sensie oczywiście się tutaj skojarzenia są jasne, że z jednej strony to mamy WikiLeaks, tak, które upublicznia dane niejawne i dane poufne instytucji władzy, a z drugiej strony to jest na przykład masowe wejścia na stronę internetową, żeby ją po prostu zablokować i to są te wszystkie działania Anonymous, które też bardzo dobrze znamy również z Polski. Na to składa się również nauka obywatelska i to jest przede wszystkim to, że ludzie, którzy nie są akademikami, nie są związani z instytucjami badawczymi, partycypują czasami w procesie zbierania danych. I oni mogą partycypować jakby z jednej strony we współpracy niekiedy z uniwersytetami, bo takie rzeczy też się dzieją, ale najczęściej to jest ma taki charakter jednak polityczny, znaczy w tym sensie ma charakter polityczny, że na przykład robi się pomiary jakości sinic na Morzu Bałtyckim po to, żeby uzasadnić szkodliwe zmiany, tak, środowiska naturalnego. Więc w tym sensie stosuje się takie narzędzia po prostu naukowe, tak, albo paranaukowe czasami, bo to oczywiście ciężko też skontrolować. Więc to jest ten drugi aspekt. Trzeci aspekt to jest, wokół niego będę się też trochę poruszać za chwilę, czyli to jest ten countermapping, czyli kartografia krytyczna. I na przykład tutaj po boku udostępniam screen ze strony inicjatywy Lasy i Obywatele, która w bardzo fajny sposób przy wykorzystaniu tego typu repertuaru pokazuje skalę wycinki, czy też planowanych wycinek lasów w Polsce. I to za chwilę jakby do tego wrócę. No i po czwarte to jest kwestia też wytwórstwa narzędzi. Tutaj jakby jeden z takich badaczy w bardzo ciekawym artykule zwraca uwagę, że ten proces często wykorzystania danych i posługiwania się nimi jest też procesem jakby kreatywnym. Sprowadza się do tworzenia nowych technologii, najczęściej cyfrowych, które potem mogą uzyskiwać zupełnie inne zastosowania w innych kontekstach. Więc w
generalnie rzecz ujmując, tak wyglądają te dane jako czy też wykorzystanie danych jako pewien repertuar działania. Oczywiście możemy znaleźć pewnie jeszcze więcej tych różnych środków działania, ale ja generalnie będę się poruszać jakby w tym gronie. Okej, dobrze. Skoro był aktywizm danych, to warto też wprowadzić kolejną kategorię, która jest dla mnie bardzo ważna, czyli kategorię dacyfikacji. I to rozumiem jakby tutaj za cytowanymi autorami, że jest to proces tworzenia cyfrowych reprezentacji kolejnych obszarów świata, między innymi, choć nie tylko, właśnie tak jak mówiłem, też klasyczne dane się w tym pojawiają, ale też za pomocą technologii big data. I można było oczywiście zapytać, dlaczego datyfikacja jest jakby istotna dla polityki klimatycznej, dla polityki środowiskowej, a nie dla, na przykład dla jakiegoś innego sektora. Oczywiście jakby wiele innych sektorów też tam ta rola jest istotna, ale tutaj ona jest, wydaje się, najbardziej doniosła i coraz bardziej doniosła, jak za chwilę tutaj przytoczę. I dlaczego ona jest, dlaczego jest istotna datyfikacja w kontekście klimatu i środowiska? Przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy w stanie bezpośrednio doświadczać zmian klimatycznych. Znaczy nie jesteśmy w stanie na przykład doświadczyć globalnego czy też wzrostu temperatury przy globalnym ociepleniu, tak? O ten niecały stopień Celsjusza. Lub nawet nie jesteśmy jednostkowo w stanie doświadczyć zanieczyszczeń w skali masowej. Znaczy w tym sensie, jeśli wrócimy właśnie do tej mapy, no to oczywiście może być nam smutno, jeśli wytnął las obok naszego miejsca zamieszkania. Pewnie się tym przejmiemy, jeśli przeczytamy o tym w Gazecie Wyborczej, że statystyki wycinki są bardzo poważne, ale jednak jak zobaczymy to na tej mapie, to siła rażenia politycznego i siła rażenia też takiego medialnego jest zdecydowanie większa w momencie, kiedy uzmysłowimy sobie, że ten czerwony kolor to nie jest mapa najazdu Armii Czerwonej, tylko to jest skala wycinki jakby płuc Polski. Więc tutaj jeszcze dodając, oczywiście i tutaj bezpośrednio wchodzą technologie big data, nie jesteśmy w stanie również doświadczyć ani przeszłości, co jest naturalne, ani też przyszłości antropocenu i Ziemi w ogóle. Znaczy w tym sensie tutaj jakby rola big data no, sprowadza się oczywiście do modelowania i predykcji i tych osławionych dat granicznych 2030-2050. Ale jak zwraca uwagę też Jennifer Gabrys, której książkę bardzo polecam, dane w ogóle zmieniają też to, jak my widzimy naturę. A tym samym tworzy z tej natury pewną domenę administracyjną, która może się stać właśnie przedmiotem publicznego zarządzania oraz ekonomiczno-politycznej racjonalności. Znaczy w tym sensie może być skwantyfikowana, może być sparametryzowana i można na tej podstawie podejmować jakieś decyzje w ramach polityki publicznej, co jest jakby też bezpośrednio związane z logiką władzy, ale o tym jeszcze za chwilę. Niektórzy autorzy coraz śmielej, muszę przyznać, rok do roku, wskazują, że myślenie algorytmiczne, w tym właśnie oparte na danych, pełni czy też odgrywa coraz większą rolę w ramach polityki klimatycznej i środowiskowej. No i w tym sensie posiada, zdaniem właśnie cytowanych przeze mnie autorów, posiada hegemoniczny wpływ na wiedzę o klimacie, w tym sensie posiada hegemoniczny wpływ, że inne źródła, inne formaty wiedzy zostają jakby spychane w kąt przez te zdatyfikowane źródła wiedzy. No ale tym samym, no, jeśli ma wpływ na wiedzę, no to oczywiście ma też wpływ na sposoby i w ogóle przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, więc w tym sensie możemy powiedzieć, że
że to spektrum polityczne jakby robi się coraz bardziej zdatyfikowane. A co więcej, i tutaj jakby się odniosę do nieco szerszych perspektyw, to znaczy, że i to jest też jakby też przedmiot i to będzie element mojego badania, jednak bardziej będę kierować się w stronę kulturową, czyli tego, że żyjemy w specyficznej kulturze danych. Znaczy w tym sensie szereg autorów różnie to konceptualizuje, ale można powiedzieć za Pellegrino i innymi, że jest pewien taki imperatyw danych, tak, który zarazem jest determinizmem technologicznym, znaczy w tym sensie funkcjonujemy w mediach społecznościowych, gdzie jesteśmy parametryzowani, mamy zegarki, które nas kwantyfikują i nasze zachowania, więc w tym sensie to kształtuje też nasze pewne postawy. Można powiedzieć, że jesteśmy też w kulturze dataistycznej. To muszę przyznać, że jest takie najgrubsze ze stwierdzeń. Ono jest zresztą też szeroko dyskutowane i są różnego rodzaju zarzuty wobec Harariego, który określił, tak, dataizm jako pewną formę religii danych. Ja go tutaj też przywołuję oczywiście, bo on też jest w tym sensie popularny i jego nawet stwierdzenia, nawet jeśli są nierzetelne, to czasami bywają performatywne, więc on postrzega tą nową religię danych jako taki sposób wartościowania rzeczy w rzeczywistości, w której jesteśmy, oraz ludzi pod kątem tego, czy można pozyskać od nich albo z nich jakiś zestaw danych. Czy się przykładają do procesu datafikacji, czy nie. I w tym sensie możemy to wartościować. No i po trzecie, to jest kwestia hegemonii danych jako właśnie pewnej ramy doświadczenia. Ja mogę oczywiście później się odnieść do kwestii samej hegemonii, bo otwarcie przygródki z hegemonią jako koncepcją teoretyczną spowoduje, że nie skończymy dziś tej prezentacji. Więc tak, jakby zakreśliłem, znaczy postarałem się zakreślić, jak rozumie się dotychczas aktywizm w badaniach ruchów społecznych, ale też zakreśliłem pewne specyficzne pole, w którym ja będę się poruszał, czyli pole polityki klimatycznej i środowiskowej. I na tej podstawie proponuję taką nadbudowaną na tych dotychczasowych koncepcjach, ale bardziej relacyjną koncepcję aktywizmu danych jako pewnej możliwości uczestnictwa w polu polityki klimatu i środowiska. Znaczy w tym sensie, że to się sprowadza do tego, że dane stają się pewnym uniwersalnym językiem komunikowania problemów dotyczących natury w polityce. No, co oczywiście jakby też natrafia na dosyć podatny grunt, to znaczy w tym sensie władza taka typowo właśnie nowoczesna lub biopolityczna jakby zawsze miała, od czasu kiedy istniała, zawsze miała skłonność do dzisiaj byśmy powiedzieli kwantyfikacji, parametryzacji, czy to własnej populacji, czy to zagadnień, które składają się na dany sektor polityki publicznej. W tym sensie postrzegam datyfikację natury w ogóle jako pewną szansę polityczną i tutaj się odnoszę jakby do możliwości politycznych, do koncepcji możliwości politycznych w ruchach społecznych, ale możemy to też potraktować tak w sensie takim potocznym, że w tym sensie jakby właśnie datyfikacja to natury to szansa polityczna dla aktorów, którzy są pozbawieni władzy i zazwyczaj tak się definiuje też ruchy społeczne jako kogoś, kto jest wyłączony z procesu decyzyjnego, a próbuje się do niego dobić.
i którzy właśnie mogą i starają się włączyć w proces polityczny, czy to próbując zmienić agendę polityki, czy to próbując dokonać perswazji, czy też próbując wpłynąć na opinię publiczną. No i tutaj jakby chciałbym jeszcze podrzucić parę przykładów. I generalnie rzecz ujmując, aktywizm danych w tym moim rozumieniu można by było tak naprawdę zamknąć w takiej czarnej skrzynce, w sensie może, albo może inaczej, może sprowadzić tak naprawdę do tego, że funkcjonujemy też w polityce, w sferze politycznej. Tutaj mam na myśli nie tylko Polskę, którą można właśnie sprowadzić do pytania, czy masz na to jakieś dane. Znaczy w tym sensie, jeśli próbujemy wdrożyć nowy problem, w sensie w sferze publicznej, próbujemy skonstruować jakiś nowy argument w dyskusji, to najczęściej ku uciesze jednych, ale też irytacji drugich, coraz częściej jakby musimy się zetknąć z pytaniem, w czym możemy to umocować. To znaczy w tym sensie niekoniecznie w naszych wartościach, ale coraz częściej jakby właśnie w jakiejś formie danych. No i tutaj wskazuję, że na przykład takie być może błahe rzeczy, ale takie rzeczy jak raporty służą jako forma legitymizacji w oczach innych. Znaczy w tym sensie z jednej strony jeśli weźmiemy na przykład dużą organizację, to może być Greenpeace, chociaż Greenpeace akurat do pierwszego punktu tutaj bym ich nie sprowadził, ale załóżmy, tak, duża organizacja ekologiczna, no to w tym sensie w ich strategicznym działaniu do czego może służyć taki raport z wnioskami z danych. Znaczy po pierwsze to jest też może być pewne zobowiązanie grantowe, jeśli aplikowano o granty i w tym sensie stanowić wymierny wynik finansowania, co jest jakby w tym sensie naturalne, ale też po prostu określa też stopień tego pewnej akceptacji otoczenia, znaczy przyznali nam pieniądze, my dajemy jakieś wyniki, one mają taki jakiś wymierny charakter albo mają taką intencję, żeby mieć. Ale to jest jedna rzecz. Najważniejsze tutaj jest to, że taki raport wyprodukowany staje się, można powiedzieć, też narzędziem, znaczy on jest dostępność, znaczy posiadamy dostępny argument w perswazji i to może być na przykład jego podstawa do happeningu, gdzie dostaniemy pytanie, czy masz jakieś dane na to, czego to dotyczy, do czego to się sprowadza, ale też innych działań. Znaczy, to jest zawsze jakby bardzo dobra podkładka w procesie politycznym, żeby się tym posługiwać. To jest oczywiście też transferowalny zasób, który możemy przesyłać do dziennikarzy, żeby uwzględniono naszą perspektywę. I to może brzmieć banalnie, ale badacze jakby ruchów społecznych wskazują na to, że jak ludzie wychodzą i protestują i krzyczą, to najczęściej media nie są w stanie jakby odczytać dobrze tych potrzeb, ale w momencie, kiedy mamy raport i możemy go podesłać, to już są w stanie jakby to uwzględnić. Znaczy w tym sensie ich perspektywa nagle się zmienia. Po czwarte, w tym sensie, no, to jest związane też z poprzednimi, dane jakby też mogą stanowić właśnie ten, jakby mogą pozwolić na nawiązanie jakby kontaktu z administracją publiczną oraz właśnie instytucjami władzy, to znaczy stanowić pewną formę uniwersalnego języka. To oczywiście nie jest, to jest też bardzo zróżnicowane, tak, dlatego tutaj też potrzebuję do tego badań empirycznych, bo pewnie inaczej to wygląda w skali samorządowej, ogólnokrajowej i też transnarodowej. No i ostatecznie jakby też raport może stanowić taki punkt wyjściowy do całej kampanii protestu, tak? Czyli jakby może być tym pierwszym punktem, który porusza całe,
całe domino i w tym sensie stanowi pewne zarysowanie ram problemu. Ale to nie tylko jest jakby opisywanie problemów, które podnosi ruch społeczny, czy tam ruch ekologiczny w tym przypadku, ale również, i to mnie trochę zaskakuje, że, znaczy może zaskakuje trochę, że wracamy trochę do siły masowej, która przez chwilę, przynajmniej w kontekście ruchów społecznych, zniknęła w związku z taką modą na przykład aktywizm cyfrowy, gdzie bardziej te indywidualne wątki były poruszane i indywidualne działania były przez chwilę jakoś tam istotniejsze. I co tutaj mam na myśli, mówiąc, że jest pewien model WNC? Znaczy model WNC to jest model, który zaproponował Charles Steely, właśnie badacz ruchów społecznych, który ja tutaj sobie tak wstępnie przełożyłem do Fridays for Future, a dokładnie do ich strony internetowej, na której mają mapę i mają statystyki ze swoich działań. No ale można powiedzieć, że jak widzimy Fridays for Future, to jest oczywiście ten ruch związany z Gretą Thunberg, to kojarzymy to przede wszystkim właśnie z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, z młodzieżą, z dziećmi i w tym sensie oczywiście to jest jeden z aspektów, tak? To jest aspekt tego znaczenia, że to dzieci i młodzież protestuje, bo odbieramy im przyszłość. Druga kwestia to jest kwestia jedności i to już też na tej mapie Fridays for Future widać, bo to jest mapa transnarodowa, znaczy w tym sensie no jakby to jest mapa całego świata, na którym możemy zobaczyć, jakie danego dnia odbywają się protesty, jakie one mają charakter i kto to organizuje. No i po trzecie, co tutaj wydaje mi się istotne i w tym sensie ja będę ten wątek jakby najmocniej rozwijał, to jest właśnie kwestia statystyk i crowdmappingu, to znaczy tego, że na przykład z tej strony internetowej można pobrać kwestionariusz, który taką ankietkę, którą uczestnicy, organizatorzy wypełniają, zliczając ludzi i dostarczają statystyki do głównej bazy, do Grety Thunberg, mówiąc tak w skrócie. No i oczywiście jest oprócz tego crowd mapping. No i czwarty to jest poświęcenie i to są te wszelkie strajki szkolne. I można powiedzieć, że właściwie medialnie zwracamy uwagę pewnie na znaczenie i poświęcenie, ale tutaj jakby w kontaktach na przykład właśnie dostępności i możliwości wejścia na przykład takiej Grety Thunberg odgrywają rolę również te pomiary siły masowej. Bo z pomiarami siły masowej jest też tak, że to również wcześniej medialnie czasami bywało zaburzone i najczęściej jak usłyszycie narzekania na media, to oprócz tego, że nie przekazują dalej naszych postulatów, to drugie jest to, że coś tam kręcą przy na przykład protestach i liczbie protestujących. Więc można powiedzieć, że ten crowd mapping i statystyki to jest odzyskanie środków do kwantyfikacji samych siebie. I w tym sensie pozwala jakby odpowiednio kształtować też przekaz ruchu. Ale co więcej, na co zwraca uwagę główna taka badaczka aktywizmu danych, badając ruch oburzonych i ich mapy, i bardzo podobne mapy interaktywne, to jakby wynik tego badania sprowadzał się do tego, że mapy nie tylko motywują do działania, ale też, co ważniejsze, podtrzymują mobilizację społeczną. Znaczy one podtrzymują mobilizację społeczną, bo mamy jednak to poczucie solidarności. Widzimy to na własne oczy, że ci inni też protestują, że jest bardzo dużo innych inicjatyw
Oczywiście to jest też ważne, że muszą najpierw być, więc nie wszystko się da sprowadzić do danych, ale generalnie rzecz ujmując jakby wytwarza to takie poczucie, ta mapa jakby zapośrednicza poczucie solidarności z innymi, na przykład w innych miastach i w tym sensie podtrzymuje mobilizację społeczną. No i tutaj chyba, to będzie chyba ulubiony temat i myślę, że przewodni naszej dyskusji, czyli kwestia infrastruktury danych. Ja już pewnie jestem po czasie grubo, więc tutaj jakby postaram się przyspieszyć, bo mam dwóch ekspertów jako koreferentów, więc jakby mogę przejść tutaj w miarę szybko. No to oczywiście jakby pewne, może też być tak, że produkcja danych nie tylko sprowadza się do tych takich klasycznych działań i klasycznego na przykład pozyskiwania danych, ale też trzeba je samemu wytworzyć. I takich przykładów parę było, jest cały czas wiele przykładów na świecie. Bardzo często na przykład istotnym takim ruchem albo właśnie takim bardzo zbliżonym na przykład do naszego ruchu antysmogowego byli aktywiści ekologiczni, którzy właśnie prowadzili pomiary wody w Wielkiej Brytanii, poziomu wód. Ale to jest bardzo często też oparte i w tym sensie postrzegam ruch antysmogowy jako ruch społeczno-technologiczny, że to jest bardzo często oparte właśnie na produkcji jakichś narzędzi, bardzo takich czasami może banalnych, ale do pewnego stopnia skutecznych, które jak w przypadku smogu no, pozwoliły uwidzialnić w ogóle cząstki stałe w powietrzu i tym samym skonstruowały nowe doświadczenie mieszkańców polskich miast. Znaczy w tym sensie, gdybyśmy spojrzeli chociażby na archiwa gazet, no to gdzieś tam do 2012 roku smog to był w Londynie w latach 50. albo był w Chinach, a smogu w Polsce nie było. Więc w tym sensie oczywiście to jest dowód anegdotyczny na tym etapie, ale tutaj jakby doszło do pewnej zmiany, ale też jak wskazuje profesor Wróblewski w swoim artykule, to nie jest tak, że to jest tylko jakby zależne od ruchu antysmokowego, ponieważ ta oddolna infrastruktura, która uzupełniała białe plamy, tak, ta infrastruktura, która została zbudowana właśnie trochę na poczekaniu, no to też no, uwzględniała te komercyjne czujniki. Więc w tym sensie to nie była tylko domena ruchu społecznego. Tylko to, co mnie tutaj jakby najbardziej interesuje, to nawet nie jest do końca skuteczność tego ruchu. Raczej to jest kwestia tego, jak delegowana jest działalność aktywistyczna na skonstruowane narzędzia pomiarowe i aplikacje. Przy czym trzeba też tutaj pamiętać, że i to w każdym z tych przypadków, że te dane to jest jakby też taka pewna forma suplementu, bo to może brzmieć rewolucyjnie, ale ostatecznie jakby tak naprawdę ten projekt skupia się na tym, żeby poszukiwać pewnego określonego miejsca, w którym te dane mogą odgrywać rolę w działalności ruchów społecznych, bo jak spojrzymy na przykład na ten polski przykład, czyli ruch antysmogowy, no to formy wizualizowania problemów z powietrzem mogą być różne. I tutaj jest świetna akcja Polskiego Alarmu Smogowego, który właściwie taka trochę happenerska akcja, chociaż bez ludzi, gdzie wystawia się płuca, które oddychają i robią się coraz bardziej czarne, więc w tym sensie po prostu można to wizualizować na wiele sposobów, ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko w ruchu antysmogowym dane odgrywają jakby istotną rolę, jeśli nie najistotniejszą.
I już jakby zamiast podsumowania, bo tak naprawdę tutaj podsumowań mi na ten moment nie potrzeba, no to chciałbym powiedzieć o tym, że zwracam się w stronę aktywizmu danych, właśnie nieco innego ujęcia bardziej relacyjnego, wychodzącego w ogóle z założeń, czy to trochę teorii pól, czy to w ogóle perspektyw relacyjnych też w ruchach, w badaniu ruchów społecznych, czyli aktywizmu danych jako umiejscowionych w bardzo konkretnym kontekście politycznym, na przykład polityki klimatu i środowiska, przy czym warto zaznaczyć, że najczęściej ten kontekst jest taki no, interaktywny, tak? Czyli kontekst sprowadza się też do innych aktorów, którzy reagują na nasze działania. Po drugie, to jest też uczestnictwo bądź chęć uczestnictwa w procesie gromadzenia zasobów poprzez próby podłączenia się do procesu datafikacji klimatu i środowiska, na przykład za pośrednictwem produkcji raportów, publikacji, aplikacji i wszelkich innych narzędzi. Po trzecie, i tutaj jest jakby ten największy smaczek, że to jest nie tylko uczestnictwo, ale też jakby próba z jednej strony wejścia, ale też kolektywnego negocjowania pewnych znaczeń bądź pewnych wniosków. Tak? To jest jakby próba przekierowania tego procesu w ten sposób, żeby bardziej realizowało na przykład nowe propozycje, żeby dotyczyło nowych lokalnych problemów oraz w ogóle zmieniało kierunek polityki. I w tym sensie jakby odbywa się to też te próby odbywać się mogą za pośrednictwem danych, tak, który tutaj bym rozumiał właśnie jako taki uniwersalistyczny język zarządzania naturą. No jakby podsumowując, ja to sprowadzam do tego, że aktywizm danych będę chciał traktować, będę chciał to zweryfikować, że aktywizm danych jest możliwym źródłem legitymizacji własnych działań w polu polityki, ale też ruchu jako uznanego podmiotu politycznego, a także proponowanych przez niego rozwiązań. I to jakby tyle. Dziękuję bardzo. Bartosz, wielkie dzięki za to wystąpienie. Jednym z naszych dzisiejszych ekspertów jest dr Maciej Ryś. Bardzo proszę, panie doktorze, o komentarz do wystąpienia Bartosza. Nie wiem, czy mi słychać. Chyba mi słychać. Witam, panie Bartoszu. Dziękuję bardzo za prezentację. Ja mam parę takich pytań. Nie wiem, czy najprościej będzie po prostu przedyskutować. Może ja powiem, jakie mam pytania i później przejdziemy do jakiejś szybkiej dyskusji. To jest taki komentarz. Znaczy, ja powiem tak, temat jest piekielnie trudny w samym sobym założeniu, gdyż zaraz powiem, dlaczego mi się tak wydaje, ale ogólnie aktywizm danych w pewnym sensie, zwłaszcza w aspektach smogowych, ma jeden podstawowe wyzwanie, o którym za chwilę chciałem powiedzieć, ale najpierw chciałem zacząć od takiego troszeczkę może taki fundamentalnej, może wręcz niezgody z tym, co pan powiedział. Użył pan takiego zdania jak to, że ludzie nie są w stanie zobaczyć zmian klimatu na co dzień, czy zanieczyszczeń powietrza i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja się tutaj generalnie bardzo nie zgodzę, bo wydaje mi się, że to może chodziło akurat o skrót myślowy, chodziło być może o rzeczy, ale no. Są kraje, może nie u nas, rzeczywiście w Polsce jest troszeczkę inaczej, ale kiedy są bardzo empiryczne, bardzo takie realne źródła widzenia takich rzeczy jak zmiany klimatu, czy chociażby zanieczyszczenie klimatu, nawet w Europie, tak, jak mówimy o zanieczyszczeniu klimatu, mówimy o tym smogu londyńskim słynnym, o którym pan wspomniał, no przecież to były ludzkie tragedie, kiedy tam ginęło paręset osób dziennie, były takie momenty, więc radziłbym unikać takiego mocnego stwierdzenia, że nie widać ich na co dzień, bo widać je, znaczy pewnie każdy będzie miał swoją opinię, ale warto pokazać pewne przykłady. Ja tylko panu tak zacytuję różne przykłady, które akurat mi się udało szybko przypomnieć, czyli na przykład w Nowej Zelandii jest lodowiec St. Joseph,
który cofa się parę metrów rocznie, co też jest taką jasną ten. Mówimy o pożarach australijskich, tak, mocny medialny temat. Czy chociażby o tym smogu londyńskim jako przykład, że to się jednak widać na co dzień, a nie, że nie widać na co dzień. Druga rzecz to coś, co może takie... Może przejdźmy teraz tak troszeczkę do takich rzeczy bardziej praktycznych. Ja jestem praktykiem akademicko, że tak powiem, też działam, ale głównie jestem praktykiem i interesują mnie dwie rzeczy, jeżeli chodzi ogólnie o pana, właściwie te trzy rzeczy, jeżeli chodzi o pana pracę. Pierwsze to jest, co będzie celem? Jakby jaki jest cel tej pracy? I tutaj jakby już nie mówimy o celu akademickim, tylko powiedzmy o celu praktycznym. Czy w ogóle ma pan jakikolwiek cel praktyczny? Czy to powinno być coś, jakiś raport, czy jakieś wnioski, czy to się ma komuś przydać w przyszłości, czy to będzie jakieś narzędzie może, czy jakiś framework, może coś jeszcze innego. Jakby nie wiem, nie do końca złapałem to z prezentacji. Druga to, czy planuje pan jakieś partycypację społeczną, taką partycypację empiryczną, udział w tych ruchach, żeby też podłapać takiego języka wewnętrznego troszeczkę. Bo też nie złapałem, i to jest właśnie trzecie pytanie, jakie dokładnie planuje pan badania? Bo jakby jak one dokładnie będą wyglądały, co tam będzie, jaka to będzie forma, bo jakby tam słyszałem troszeczkę o ankiecie, troszeczkę o wywiadach, ale jakby chciałbym dowiedzieć się, co konkretnie i kiedy to będzie planowane, bo to kiedy też jest dość kluczowe. Kolejna rzecz to już jakby mówiąc tak stricte może zastanawiając się nad pewnymi zagadnieniami, to jest ta hegemonia danych. Hegemonia danych jest generalnie bardzo ciekawym zjawiskiem, tylko że tutaj też uważałbym na, wspomniał pan o tym, że jakby argumenty danych są w stanie wypierać inne argumenty, zwłaszcza w świecie politycznym. I to jest prawda w idealnym świecie, w sensie, gdzie wszyscy reagują na to, że na przykład jak komuś powiemy, że hej, zobacz, zrobiliśmy badania i widzimy, że smog wzrósł u kogoś 30% w ciągu roku, to generalnie trzeba podjąć decyzje polityczne, które pozwolą na to, żeby coś zrobić. Problem jest taki, że nie żyjemy w idealnym świecie. Także warto bym zwrócił uwagę na połączenie tych hegemonii danych z takim... To jest w ogóle bardzo ciekawe. Nie wiem, czy pan będzie o tym pisał, ale zdecydowanie to jest bardzo ciekawe, jak ludzie na argumenty danych reagują. Bo ja tą hegemonię nie jestem... Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, czy to jest na pewno... Czy nie można by jej podważyć? Nie wiem. W sensie to jest pytanie, czy trzeba ją udowodnić, czy podważyć. Z ciekawości takie badanie empiryczne, które zbadałoby reakcję ludzi, byłoby naprawdę ciekawe. Jeszcze ostatnia rzecz, to jest... wiem, o co chodzi. Właśnie to jest ten najtrudniejszy moment, o którym wspominałem na początku. Inicjatywy społeczne versus komercyjne. To jest coś, co w aktywizmie danych, w samym założeniu aktywizm danych, wydawałoby się, że jest zawarte. A warto wspomnieć o tym, zwłaszcza jeżeli mówimy o ruchach smogowych, to jednak to, że inicjatywy społeczne nie przebiły się w danych do tej pory. Przebiły się inicjatywy komercyjne. Paradoksalnie. Ja akurat uczestniczyłem w tworzeniu tego świata i komercyjnego, i społecznego, w pobieraniu danych, jeżeli chodzi o smog w Polsce. Zresztą nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach. I niestety założenie do tej pory jest takie, że inicjatywy społeczne są hura optymistyczne, są bardzo fajne, jakby są bardzo takie, jakby dla ludzi są po prostu ciekawe i tak dalej. Ale to jednak inicjatywy komercyjne w sumie jakby na koniec końców wygrywają ten rynek. Teraz zastanawia mnie taki wątek jak to, czy aktywizm danych jest w ogóle w przyszłości realny. Jakby to jest też ciekawy wątek, prawda? Czy będzie on się przekształcał zawsze w inicjatywy komercyjne, czy jednak będzie pozostawał aktywizmem społecznym? Bo patrzmy sobie na wiele innych przykładów, bo akurat smogu to jest idealny przykład, gdzie mamy do tej pory to, że tak naprawdę danymi zarządza parę firm. Samorządy i tak dalej mają oczywiście swoje dane, ale zdecydowana większość tych danych należy do firm prywatnych. I to nie tylko w Polsce, ale ostatnio w Polsce też, bo jednak większość czujników niskokosztowych, podejrzewam, że 90%, a jak nie więcej, wszystkich czujników niskokosztowych mają firmy prywatne,
A te czujniki wysokokosztowe, te takie stacje i tak dalej, co prawda należą do WIOŚ-u czy innych instytucji i z nich można korzystać jakby prywatnie i z tego można gdzieś tam tworzyć, ale to też jest jakby ograniczone. Dlatego też ja chciałem o to pana zapytać, czy pan to w ogóle uwzględnił, jakby, że jaka jest rola komercyjności, może takiego go to market w ogóle w aktywizacji danych, w ogóle w tym zjawisku aktywizmu danych, czy ona w ogóle jest tutaj warta wymienienia, czy nie. I tyle pytań ode mnie. Bardzo dziękujemy. Pojawiają się też pytania na naszym Q&A, ale ja zadam je na koniec naszego spotkania. Także Bartosz, jeżeli mógłbyś się odnieść do tych uwag. Tak, jasne. Dzięki wielkie za komentarze. Ja się, wiesz co, panie doktorze, przepraszam, ja się trochę tak sorry. Ja też wolę na ty, także nie ma problemu. Dobra, zacząłbym od końca, to znaczy od tej kwestii komercyjności. Tutaj jest taki problem w sensie teoretycznym, że nie do końca wydaje mi się te inicjatywy, ale może się mylę jakby w tym sensie, do końca inicjatywy społeczne muszą jakby przejmować rynek, to znaczy w tym sensie nie do końca się pewnie kierują w stronę rynkową, więc w tym sensie na pewno jest tak, że że podmiot komercyjny wygra, no bo on jakby nie ma tutaj konkurencji ze strony inicjatyw społecznych, ani pod względem nakładów, ani też wydaje mi się pod względem chęci. Ale coś, co wydaje mi się istotne, przynajmniej w przypadku samego polskiego alarmu smogowego, to raczej to, że sukcesem jest na przykład dostęp do komisji parlamentarnej, uznanie z perspektywy, no powiedzmy, polityków, tak, którzy też nie są idealni i za chwilę też do tego przejdę, ale ten wątek dotyczący komercyjności, aktywizmu danych jest niezwykle ciekawy i bardzo istotny, znaczy w tym sensie, że coraz częściej, to na przykład niekoniecznie może badacze ruchów społecznych, ale badacze już studiów nad nauką, technologią i społeczeństwem podkreślają, że na przykład ci aktorzy rynkowi potrafią przejmować pewien zestaw działań ruchów społecznych i mogą tak naprawdę inicjować pewien zestaw zachowań. To najczęściej widać jakby w próbach takich marketingowych, tak, żebyśmy rozkręcili jakiś temat, angażować ludzi, żeby oni coś robili. Krótko mówiąc, przyjmuje pewien taki model mobilizacyjny. Więc w tym sensie oczywiście jakby to jest bardzo ciekawe i to na kolejnych krokach najpewniej się mi ujawni, więc za tę uwagę jakby tutaj. Tylko jedna rzecz jeszcze, bo teraz jak o tym mówiłeś, to jedna rzecz, która mi wpadła do głowy, to jest to, że mimo w Polsce, jak popatrzmy na przykład Polski, już bądźmy praktyczni w tym momencie, nie teoretyczni, jest to, że ta hegemonia danych w Polsce się nie ujawniła. Dlaczego? Bo ruchy społeczne, które posiadały, które dokonały zmian największych, mówię tutaj o Kasie, o Pasie, o wszystkich innych inicjatywach związanych z tymi rzeczami, one wyrosły z grupy ludzi, która po prostu miała jakieś tam, oni mieli szczątkowe dane, to były na początku w stylu w Krakowie umiera 400 ludzi rocznie z powodu smogu. Oni jakby nie mieli tych danych znikąd, gdzieś tam wzięli z WHO i tak dalej, korzystali z danych, które mieli, ale sami ich nie tworzyli. A jednak to oni byli odpowiedzialni za zmiany, które teraz się toczą, za wszystkie uchwały antysmogowe i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby oni bez danych byli w stanie to zrobić. A teraz jakby mamy te dane, ich jest coraz więcej. I pytanie, mamy takie wiele miast w Polsce. I od razu mi się narzuca na przykład regionowo. Bardzo aktywny ruch społeczny, jeżeli chodzi czy właśnie taki rozproszony ruch społeczny, jeżeli chodzi o smog, a jednocześnie dużo danych wskazujących na duże zanieczyszczenie. I teraz pytanie, który z tych ruchów jest mocniejszy?
danych, że tak powiem, i czy jednak ten ruch społeczny, który niekoniecznie musi się na tych danych opierać. Czy to jest połączone ze sobą? Nie do końca wiem, ale to tak empirycznie warto sprawdzić. Tak, to czy ja nie ukrywam, bo już ja chyba mówiłem, ile, 30 minut, tak? Jeśli nie więcej, więc trochę przekroczyłem, ale u mnie też jest, pojawia się kwestia i nie bez powodu pojawią się Greenpeace, Fridays for Future, i alarm smogowy, bo u mnie jakby będzie istotna też właśnie kwestia skali i tego, skąd my też te dane czerpiemy. I na przykład wyrazicielem pewnej hegemonii może być na poziomie lokalnym ruch społeczny, a nie na przykład samorząd, bo ci aktywiści biorą dane z WHO i pokazują, zobaczcie, WHO, rzetelne dane, świetnie wygenerowana wiedza, lepsza niż w Polsce, to trochę też działa na takich czasami postkolonialnych nutach, mam wrażenie, w Polsce, że to są te prawdziwe dane, więc zwróćmy na to uwagę. Więc w tym sensie oczywiście ja się też zgadzam, że ta hegemonia nie jest jakby w tym sensie idealna i to jest raczej coś, co ja gdzieś tam będę starał się zweryfikować, bo jednak wydaje mi się, że i to jest tak jak dokładnie, w sensie wydaje mi się na ten moment, że gdzieś na tym najwyższym globalnym poziomie i tych danych IPCC, tak, dotyczących zmian klimatu, no to tam ta hegemonia danych funkcjonuje. Zresztą sama kwestia tego, że musimy do 2030 odejść od paliw kopalnych, no to wzięła się z tego, że sygnatariusze porozumienia paryskiego, czyli wszystkie państwa, wystosowały zapytanie do IPCC, czy co my powinniśmy zrobić, dajcie nam te dane. Jakby, i to zwrotnie jakby po tych trzech latach właśnie wróciło do tych sygnatariuszy i na tej bazie są budowane jakieś polityki. Tylko case jest taki, że ta hegemonia danych ujawnia się pewnie w długoterminowych działaniach. A pytanie, czy wiesz, politycy zmieniają się co 5 lat, nie? Często. Więc to jest, bo jeżeli o tym mówisz, no to warto na to zwrócić uwagę, nie? Że ta hegemonia jest bardzo. No właśnie to by było bardzo interesujące, jakbyś był w stanie ją podważyć, bo to by było znacznie bardziej interesujące, niż jakbyś ją musiał potwierdzić. Tak, oczywiście. Znaczy w tym sensie. Właśnie zamiast danych może być tak naprawdę istotniejsze to, kto jest ich wytwórcą. Już widziałem pierwsze pytanie, które dotyczy jakby weryfikowalności tych danych. I mam takie poczucie, że jednak i to też było na przykład u profesora Wróblewskiego się pojawiało w tym kontekście, że te dane Polskiego Alarmu Smogowego są traktowane jako takie mniej rzetelne właśnie. Że być może to jest ten czynnik różnicujący. I faktycznie tak, jakby to jest wszystko do weryfikacji. Jeśli chodzi o tą hegemonię danych, no to ona też jakby pewnie będzie się rozpadać trochę na kawałki, znaczy w tym sensie, że na różnych poziomach to będzie inaczej też wyglądało. Ale tutaj jeszcze była kwestia. Aha, dobra, to ja może. Bartek, ja przepraszam, że ja się tak włączę brutalnie. Ale ponieważ mamy ograniczenia czasowe, będziemy musieli troszeczkę skrócić te odpowiedzi. Może ja skrócę pytania, co? Będzie prościej. Ja skrócę pytanie, w sensie ostatnie pytanie ode mnie i przejdziemy do Michała. Okej. To poprosimy o ostatnie pytanie. Ja niestety mam te funkcję tutaj pełnię też w tej dyskusji takiej osoby, która Jasne. Musi pilnować czasu, także proszę o to ostatnie pytanie i przejdziemy do dalszej części spotkania. No to słuchaj, to pytanie Bartosz do ciebie w sensie w takim razie o jedno z tych pytań, które padło, czyli, bo to jest dla mnie niezwykle interesujące, czyli co będzie celem? Krótko i wiesz. Tak, the floor is yours. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. To ma charakter badań podstawowych i w tym sensie ja tutaj przede wszystkim, przynajmniej na poziomie doktoratu, no będę się starał odnosić jednak do pola teoretycznego, więc na ten moment pewnie. No pokuś się o coś, proszę cię. W sensie wprowadź coś. Dobrze, to przemyślę. Znaczy cokolwiek, żeby wiesz.
Jakby to jest tak nieprawdopodobnie ciekawy temat, że jeżeli nie wykorzystasz go przynajmniej w jakiejś rekomendacji do tego, jak można by wykorzystać... Okej, to już prędzej, tak, oczywiście. Chociaż coś takiego. Dobra, dobra. Czyli te kwestie ustaliliśmy. Ja bardzo bym chciała, żebyśmy jeszcze do tej dyskusji wrócili na koniec naszego spotkania. A teraz o komentarz do badania Bartosza poproszę profesora Michała Wróblewskiego. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Jeszcze raz zapytam. Tak, słychać. Okay. To pierwsza uwaga, to ja też się czuję lepiej, jak mówimy sobie na ty, więc proszę mi nie profesorować, zwłaszcza tutaj odnoszę się do Bartosza. Bardzo dziękuję za ciekawą prezentację, bardzo to było fajne. Ogólna moja uwaga, zanim przejdę do takich szczegółowych, bardziej jest taka, że podobało mi się głównie to, że wszystko masz w miarę przemyślane. To tak mi się wydaje, że to jakoś, biorąc pod uwagę, że to jest twój projekt doktoratu, jest to ważne, że to trzyma się kupy, mówiąc tak kolokwialnie. Ale przejdę teraz do szczegółów. Mam kilka wątpliwości, kilka komentarzy i też kilka rzeczy, co do których chciałbym się odnieść, które już padły. Zacznę może od tej kwestii tego sektora prywatnego, bo ona mi się wydaje też szalenie, szalenie ważna. Zresztą wspominałeś o tym moim artykule, który napisałem z Wojtkiem Guszczyńskim, gdzie właściwie ten sektor prywatny był bardzo ważnym aktorem kształtującym te kontrowersje wokół monitoringu jakości powietrza, bo to mnie interesowało najbardziej, interesuje cały czas. Bo zanotowałem sobie, kiedy analizowałem twoją prezentację jeszcze wcześniej, taką uwagę, że w momencie, kiedy posługujemy się takimi koncepcjami jak datafikacja, jak citizen science, zawsze musimy zwracać uwagę na kontekstualizację tego typu teorii. Tak? Znaczy one są wytworzone w jakimś, powiedzmy, kontekście, w jakiejś sytuacji społecznej, do której pewnie lepiej pasują i musimy być bardzo uważni, kiedy je przenosimy do kontekstu innego, tak? Czyli tutaj do kontekstu polskiego, gdzie o citizen science pewnie mniej osób słyszało, a jeszcze mniej je praktykuje. I właśnie ta uwaga o sektorze prywatnym idealnie się tutaj z tym skleja. To znaczy Polska jest o tyle, moim zdaniem, na tle innych krajów Unii Europejskiej specyficznym przypadkiem, gdzie ten sektor prywatny jest dużo bardziej rozwinięty, jeżeli chodzi właśnie o ten taki, powiedzmy, tą politykę danych, tak, w kontekście smogu i jakości powietrza, bo do tego się tutaj odnoszę, bo na tym się najbardziej znam. I z moich badań wynika, że jest to czynnik, który może być barierą w rozwoju aktywizmu danych, tak, w zakresie jakości powietrza. Dlatego, że moim zdaniem sektor prywatny troszeczkę przyzwyczaja, można powiedzieć, swoich użytkowników do wykorzystywania danych w takim trybie bardziej konsumenckim, a nie obywatelskim. Jeżeli się spojrzy na historię aktywizmu danych w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Holandii, to tam to zaczęło się właśnie od tych projektów z zakresu citizen science. Dopiero później pojawiły się, powiedzmy, te inicjatywy prywatne, które rzeczywiście, zgadzam się z poprzednikiem, z koreferentem Maciejem, one też oczywiście zaczynają odgrywać dużą, dużą rolę, tak? Ale różnica jest taka, że tam już są silnie działające grupy aktywistyczne, które z tych danych korzystają, politykę kreują na podstawie tych danych, tak? W Polsce jest inaczej. To jest ten kontekst, który jest tutaj trzeba brać pod uwagę. Druga rzecz jest związana z z aktorami, którzy są zaangażowani w ten cały proces. To też trzeba brać pod uwagę, że nie ma tak, że po jednej stronie mamy aktywistów, po drugiej stronie jakichś tam przeciwników, kimkolwiek by oni byli, tak? To są instytucje publiczne, tak? To są eksperci naukowi, tak? To są politycy i też inaczej zachowują się politycy lokalni, a inaczej politycy, powiedzmy, z szczebla centralnego, tak? Inaczej zachowują się politycy, którzy, egzystują w gminach, która ma dobrą jakość powietrza i oni wtedy na przykład wchodzą bardzo ochoczo w kooperację z aktywistami, kupują czujniki i tak dalej, a inaczej w takich, gminach jak Pszczyna na przykład, tak? Czy Rybnik, tak? Który jest takim przykładem zasmogowanego miasta, tak? Więc to należy też brać pod uwagę. I taka ważna też uwaga, chyba najważniejsza, którą chcę powiedzieć, bo dane generalnie to jest bardzo ogólny koncept, tak? Co to znaczy dane, tak? Co to znaczy polityka danych? Co to znaczy, że kreujemy pewną politykę na podstawie danych, tak? To jest moim zdaniem zbyt ogólne, przynajmniej na program badawczy.
Oczywiście to jest uwaga mająca, mam świadomość, że to jest początek drogi, tak? I jak gdyby ja bym tutaj wskazał na takie dwa konkretne, powiedzmy, czy próby konkretyzacji tego, co to znaczy dane, tak? Na jedną zresztą zwróciłeś sam uwagę w swojej prezentacji, to jest wizualizacja, tak? Bo same dane nic nie robią, tak? Jak gdyby samymi danymi z liczbami nic nie można zrobić, one nie działają de facto, tak? One jak gdyby działają po pierwsze w pewnym kontekście, to jest wiadome, tak? A po drugie też jak gdyby w pewnej formie, można powiedzieć, tak? I w zależności od tego, jak są zwizualizowane, tak działają, tak? Znaczy, jeżeli zwizualizujemy dane w taki sposób, że wrzucimy, powiedzmy, gdzieś, nie wiem, na jakiś plakat zwykły wykres, to nie zadziała tak samo, kiedy wrzucimy na przykład płuca do centrum miasta, które pokazywałeś, tak? I to jest ważne ze względu na hegemonię, dlatego że hegemonia w dużej mierze operuje na takim poziomie codziennym i zmysłowym, tak? No to jest ten słynny zdrowy rozsądek Gramsciego, tak? W którym zapewne wiesz, tak? Jak gdyby wiesz, do czego tutaj się odnoszę, tak? I dane są jak gdyby dobrym elementem hegemonii właśnie dlatego, że operują, czy mogą operować na tym poziomie wizualnym, tak? Bezpośredniego doświadczenia, które jak gdyby adresuje, można powiedzieć, ten zdrowy rozsądek, a w związku z tym może być bardziej przemagające i jak gdyby bardziej przekonujące. Tylko to jak gdyby można badać, to znaczy mogą być dobre i złe wizualizacje, skuteczne i nieskuteczne, tak? I to jest jak gdyby jedna ścieżka. Druga ścieżka to jest ścieżka standardów, niezwykle ważna kwestia, tak? To znaczy dane same z siebie znowu jak gdyby nie działają albo nie wiem, legitymizować mogą albo nie, ale kwestią, która jest jak gdyby przedmiotem sporu, kontestacji, ale też jak gdyby zasobem w pewnej grze politycznej są właśnie standardy, tak? I to może przybrać znowu różne formy, tak? To znaczy może być tak, że aktywiści na przykład podłączają się pod pewne oficjalne, ustanowione w dyskursie eksperckim standardy po to, żeby właśnie legitymizować swoje działania. Mogą te standardy kontestować, bo na przykład mogą uważać, że są one źle wytworzone, niesprawiedliwie, tak? Ze względu na jakieś interesy wspólnoty, którą reprezentują, tak? No i też jak gdyby może być tak, że same standardy wykorzystywane przez aktywistów mogą być delegitymizowane przez dyskurs ekspercki, tak? Więc to jest też niezwykle jak gdyby ważne. Zresztą pierwsze pytanie, jakie zostało postawione na Q&A jest jak weryfikować jakość danych, tak? Więc to jak gdyby wskazuje od razu na ten problem, tak? Że to jak gdyby ta polityka, można powiedzieć, danych, ona kryje się właśnie w takich mniej, że tak powiem, szczegółowych kwestiach, jak właśnie, nie wiem, jak stwarza się indeks na przykład, tak? Kto o tym decyduje, tak? Albo jak się zbiera pewne rzeczy, tak? Jak gdyby za pomocą jakich metod. Ostatnia kwestia, bo pewnie też już się rozgadałem. Ja mam ten luksus, że inaczej niż tutaj pewnie większość osób, która nas słucha, że też zapoznałem się z tym projektem pięciostronnicowym do NCN-u, tak? Bo Bartosz też, jak rozumiem, stara się o grant NCN-u, no i w ramach jak gdyby tych starań stworzył taki opis krótki. Teraz tam jest dużo więcej szczegółów dotyczących badań. Ja też tutaj się pozwolę do tego odnieść. Nakłaniałbym, albo nie wiem, zachęcał do tego, żeby w ramach tego programu badawczego umieścić jakiś komponent etnograficzny. Bo po pierwsze on jest, ten projekt jest bardzo STS-owy, a jednak jak gdyby STS-y jednak muszą być, znaczy nie muszą, ale dobrze by było, zwłaszcza w takim temacie, powinny być zakorzenione w takiej praktyce, tak? Dobrze właśnie jak gdyby gdzieś te metody etnograficzne umieścić, żeby pokazać jak gdyby, jak te dane działają w realu, że tak powiem, tak? Czy w praktyce. I oczywiście nie można patrzeć, jak dane działają, w sensie wyjść na ulicę, tak? Ale można na przykład, nie wiem, skorzystać z etnografii, tak? Śledzić jak gdyby cykl życia jakiegoś wykresu na przykład, czy coś takiego, tak? To też zachęcałbym do, bo to moim zdaniem by idealnie do tego pasowało. I druga rzecz tego wniosku, którą też poruszyłeś w odpowiedzi Maciejowi, i to jest bardzo fajny wątek, który moim zdaniem powinieneś rozszerzyć, to jest kwestia tego skalowania, tak? To znaczy jedna sprawa to jest legitymizacja jak gdyby działań aktywistów poprzez dane, to też jest bardzo ogólne, tak? Ale jak gdyby, jeżeli byłbyś w stanie pokazać, że dane są wykorzystywane przez różne ruchy aktywistyczne po to, żeby na przykład, nie wiem, legitymizować się za pomocą sprowadzania tego, co globalne, do tego, co lokalne, albo odwrotnie, to byłoby moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Ja bym tutaj zachęcał do tego, żeby gdyby to, ta gra na poziomie lokalno-globalnym, ona była jakoś uwypuklona, tak, żeby jak gdyby bardziej była
no, głębiej jak gdyby rozwinięta w swoim projekcie, tak? Okej, mam jeszcze pewnie dużo innych różnych takich kwestii, ale może na teraz to wystarczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten komentarz. Rzeczywiście na naszym Q&A pojawiają się pytania o to, jak weryfikować jakość danych i pojawiają się pytania o to, jak zróżnicowane są sposoby wykorzystywania danych, jeżeli chodzi o te lokalne i globalne ruchy społeczne. Także Bartek, jeżeli mógłbyś się odnieść, oprócz tych wszystkich pytań, które tutaj padły, a było ich sporo i także uwag, jeżeli mógłbyś się odnieść do tych dwóch także, to byłoby super. Mhm. Dobrze, tylko od czego zaczniemy? Dobra, to ja może zacznę od tych, od uwag Michała, tak? Czyli przede wszystkim jakby przyjmuję je, jakby w tym sensie faktycznie jest tak, że podesłałem ten 5-stronicowy i w tym 15 tam ta skala się ujawnia w większym stopniu, więc to ewentualnie można zrzucić na karb nieumiejętności pisania, że tam tego nie wybiłem, ale nie, faktycznie jakby ta kwestia skali się ujawnia, bo to też bardzo fajnie gra z charakterystyką w ogóle danych, znaczy tego, że one pozwalają w pewien uniwersalny sposób właśnie coś zwizualizować, tak, czy wizualizacji danych, ale też pozwalają wyabstrahować pewien problem i wyrwać go spoza tego kontekstu, więc to może działać też w drugą stronę, znaczy to można przenosić z globalnego w lokalne, ale z lokalnego w globalne również i w tym sensie na przykład budować transnarodowe porozumienia, tak? Nie twierdzę, że to byłby główny czynnik, który to stymuluje, ale na pewno może to ułatwiać, więc takie rzeczy też chciałbym uwzględnić. Jakby tak, oczywiście jakby w tym sensie przyjmuję tę kwestię dotyczącą tego materialnego uchwycenia tych danych, tak? Czy to w postaci właśnie wizualizacji, czy standardów, tak? To jest jakby, to jest istotne i faktycznie jakby jak rozpisuję sobie pytania badawcze, to jest w kwestii wywiadów, tak? Ale jak rozpisuję sobie pytania badawcze, no to faktycznie i jakby próbuję ten cały proces uchwycić, chociaż no zrekonstruować w większym stopniu niż uchwycić etnograficznie, ale tak, jakby myślenie w kategoriach procesu i procesu wytwórstwa pewnych standardów, skąd czerpiemy, kto jest tym zalegitymizowanym źródłem danych, a kto nie jest, bo to może też różnie politycznie też wyglądać i w tym sensie tutaj się trochę odwołuję do wcześniejszych pytań Macieja, tak, że ten proces jakby będzie trochę i ta hegemonia danych będzie trochę zabrudzona też przez takie sprawy typowo jakby polityczne i konflikty, też na tle wartości po prostu. Więc to, a czy kwestia etnografii? Tutaj jest głównym właśnie czynnikiem pandemia, ale liczę na to, że uda mi się to też złapać w jakimś stopniu. I chciałbym ten komponent pewnie etnograficzny też dodać. Przynajmniej tam, gdzie będę mieć też dostępność. Wydaje mi się, że w Polsce będzie względnie najłatwiej, mam taką szczerą nadzieję. Więc tak, to na pewno jest gdzieś też do uwzględnienia. Tutaj mam jeszcze pytanie, bo ja widzę jedno pytanie, Weronika, na czacie. Tak. Tu są jeszcze, pojawiają się wątki na Q&A, ale ja też nie ukrywam, że ja jeszcze dostałam pytania z innego źródła od kogoś, kto nas dzisiaj ogląda. Także okay. Te wszystkie wątki, o których wspomniałam, może jeszcze przypomnę. To jest weryfikowanie jakości danych, to jest ten pierwszy temat, do którego się odniosłeś, a drugi to zróżnicowanie na
na poziomie globalnym i lokalnym i o zróżnicowanie form tego aktywizmu. Także tutaj nasi oglądający zadali mi pytania jeszcze na bardziej prywatnym czacie, że go tak nazwę. Dobra, jeśli chodzi o weryfikowanie danych, to tutaj też wychodząc, może wyjdę jakby dla porządku poza samą kwestię klimatu i środowiska, bo też warto pamiętać, że poruszanie się jakby w sferze polityki i danych i klimatu, kiedy się mówi trochę o konstrukcjach społecznych, nie chciałbym też wpaść jakby w rolę kogoś, nie wiem, negacjonisty klimatycznego albo coś w tym stylu, więc załóżmy, że odkładamy to na chwilę na bok i zajmiemy się jakby samym weryfikowaniem danych w polityce. To znaczy, to jest dosyć niebezpieczny teren, w którym tej weryfikacji tak naprawdę jest coraz mniej, tych możliwości weryfikacji jest coraz mniej, bo nie ma możliwości, znaczy, bo każdy ma swoje kanały komunikacyjne, tak? Znaczy, mi się przypomina takie sceny z wyborów samorządowych, gdzie kandydat na prezydenta miasta Warszawy, jeden i drugi, każdy miał swoje dane na ten sam temat i jakby przerzucali się nimi, ale nie dochodziło jakby, nie wchodziliśmy głębiej w to, znaczy tam później można było dostrzec, które dane są prawdziwe, a które są tam finansowane partyjnie i tak dalej, ale mniejsza z tym, znaczy ta weryfikowalność jest bardzo trudna i tutaj też z pomocą mogą nam przyjść psycholodzy, którzy pokazywali, że dane i wartości, jeśli razem je wrzucimy do jednego kotła, no to wychodzi taka wybuchowa mieszanka. Znaczy psycholodzy eksperymentalni pokazywali, że jak osoba, która jest na przykład zwolennikiem posiadania broni, zetknie się z danymi, które no, przeczą na przykład tezie, że no, znaczy, że zetkną się z danymi, które pokazują, że na przykład użycie broni no, zwiększa śmiertelność, tak? No to jest jakby od razu idzie kontra, znaczy idzie kontra ze strony wartości i ci psycholodzy eksperymentalni próbowali to pokazywać na przykładach rozwiązywania zadań z matematyki, które właśnie były oparte na przykład na kwestiach dotyczących no właśnie wartości i kwestii na przykład posiadania broni. Okazuje się, że jeśli wynik był sprzeczny z ich wartościami, to ludzie, którzy byli w stanie zrobić proste zadanie z matematyki, nagle się gubili nawet w robieniu tego zadania. Znaczy te wyniki im wychodziły trochę inne i złe po prostu, a już na pewno interpretacja była po stronie tych wartości, więc to jest niezwykle trudne. Zweryfikowanie tego typu danych, zwłaszcza w polityce i zwłaszcza jakby w dosyć intensywnym sporze, bo to nie jest jakby spotkanie akademickie, tylko no jednak jakaś tam arena polityczna mimo wszystko. To jest pierwsza, pewnie dosyć ogólna odpowiedź, a drugie to jest zróżnicowanie na poziomach. Zróżnicowanie na poziomach jest i tutaj też chciałbym móc to złapać w swoich badaniach i to dotyczy przede wszystkim zróżnicowania organizacyjnego. Znaczy, gdy jakby dochodzimy do tych najpotężniejszych graczy, bo jakby sam ruch ekologiczny też się dzieli na pewnych ludzi, którzy próbują dopiero wejść, stać się istotnymi jakby w polu ruchów ekologicznych, ale są też już takie no, tłuste koty w centrum, tak? Jakby w tym sensie takie uznane, historyczne, z dużym dorobkiem, z dużym budżetem organizacje, które tak naprawdę no, jakby no, pełnią taką trochę funkcję korporacyjną, więc w tym sensie oni mają po prostu większe możliwości do produkcji własnej danych. Dlatego też wydaje mi się jest dosyć, no jednak zawsze z taką czułością podchodzę do tych mniejszych inicjatyw, które mają taki charakter, że jednak to jest oddolne, jakby jest wszystko zbudowane, łącznie z tym narzędziem pomiarowym. Wszystko jest jakby oddolnie budowane i w tym sensie
bez większych zasobów. Więc to moim zdaniem tutaj zmienną będzie przede wszystkim struktura organizacyjna i profesjonalizacja. Przy tych najważniejszych organizacjach ruchów ekologicznych, tych, które można powiedzieć, no, dyskutują raczej jakby z politykami, raczej jak równy z równym czasami, chociaż to też różnie bywa, to jest już jakby ten taki poziom właśnie korporacyjny, w którym my możemy sobie pozwolić z łatwością na wygenerowanie danych, na nawiązanie współpracy, więc w tym sensie od razu jakby rzetelność tych danych nam skacze, nie ma trudności, jakby siłą rzeczy, to są takie zróżnicowania, ale przede wszystkim organizacyjne. Bartek, ja Ci bardzo dziękuję za ten komentarz. I ponieważ zostało nam już tylko 10 minut naszego spotkania, obawiam się, że nie uda nam się wyczerpać wszystkich wątków, to poprosiłabym i pana profesora, i pana doktora o takie podsumowujące komentarze, które gdzieś złapią, połączą te wszystkie wątki, które pojawiły się w naszej dyskusji i będą też może inspiracją dla innych, bo nie wiem, czy panowie wiedzą, ale z reguły oglądają nas również studenci, którzy właśnie szukają inspiracji dla swoich prac magisterskich, prac doktorskich, także być może tutaj to podsumowanie będzie właśnie stanowiło źródło takiej inspiracji, pozwoli pokazać, wskazać te kierunki, w których badania w tym obszarze powinny się rozwijać. Także proszę o takie krótkie podsumowania. Michał, może jeszcze? Dobrze. No to bardzo, bardzo krótko, choć może trochę banalnie i może w tym gronie nazbyt banalnie, ale jeżeli słuchają nas studenci, no to szanowni państwo, wydaje mi się, że to chyba po tej naszej dyskusji widać, że dane generalnie są ważnym takim elementem składowym rzeczywistości społecznej, którą należy zgłębiać, badać i zajmować się nią, tak? No jak gdyby jesteśmy gośćmi Delabu, więc jak gdyby nie muszę mówić, że to jest jak gdyby fundamentalny element naszej rzeczywistości współczesnej i warto jak gdyby się tym zajmować na różnych poziomach, nie tylko pewnie na poziomie jak gdyby aktywizmu, który Bartek tutaj najbardziej uwypuklił nam. Ja bym chciał jeszcze taki wątek jak gdyby podnieść dotyczący szczególarstwa, przepraszam, że tak do tego powracam, ale też bym zachęcał do tego, żeby w różnego rodzaju projektach naukowych jednak umieszczać takie szczególarskie wątki albo takie elementy, które jakoś ukonkretnią pewne programy badawcze, zwłaszcza, bo jak rozumiem, Bartek, ty robisz doktorat socjologii, tak? Dobrze. Tak. A z drugiej strony, żeby tutaj nie było też, że tylko krytykuję, proszę też zwrócić uwagę na prelegenta w tym sensie, że dobre programy badawcze, dobre pomysły jak gdyby na badania muszą być poprzedzone pewnym wysiłkiem intelektualnym i konceptualnym zmierzającym do tego, żeby stworzyć pewną koherentną opowieść w głowie. A wydaje mi się, że Bartkowi się to udało. Jak gdyby niezależnie od tego, co mówiłem wcześniej, jak gdyby o tych tam krytycznych komentarzy, tak? To jest pewna opowieść, która po prostu trzyma się kupy, tak? Jak gdyby warto zwracać uwagę też na to, w jaki sposób się opowiada pewne rzeczy, tak żeby one były spójne i zrozumiałe. Dzięki wielkie za ten komentarz i panie doktorze, poproszę jeszcze. To skoro Michał mówił o rzeczach bardziej naukowych, ja powiem o rzeczach bardziej praktycznych. Ja specjalnie to zrobię, bo ja jestem gigantycznym fanem i generalnie bardzo napieram na to zawsze, żeby świat akademicki i świat taki praktyczny się ze sobą zderzały, żeby się konfliktowały, żeby coś tego takiego wspólnego, nazwijmy to właśnie zderzenia tych dwóch światów, wychodziły ciekawe wnioski. Jak popatrzymy sobie historycznie, część z tych rzeczy to oczywiście anegdoty, potraktujcie z taką trochę dozą, nazwijmy to, dystansu, ale jak popatrzycie na historię, na to, co mieliśmy kiedyś, profesor Semmelweis z Węgier,
tak naprawdę jako pierwszy na świecie zorientował się, że kiedy myje się ręce, to śmiertelność dzieci spada. Śmiertelność porodów gigantycznie spada. Co się stało później? Wyśmiało go środowisko i popełnił samobójstwo. Kiedy wynaleźli Helicobacter pyroli, kiedy próbowali udowodnić, że powoduje wrzody, wynalazca sam musiał wypić roztwór z takimi bakteriami, żeby później wyleczyć się antybiotykami i za to dostał Nagrodę Nobla. Za to, że kiedyś ktoś zaobserwował, ponoć to chyba Fleming zrobił w latach 20. czy 30., zaobserwował to, że kiedy miesza się mokry chleb z różnymi rzeczami, powstaje pewna pleśń, to dzięki temu teraz mamy penicylinę. Co łączy te trzy rzeczy? Te trzy rzeczy łączy obserwacja. Obserwacja, którą teraz możecie robić na danych. Bo kiedyś ta obserwacja, nie mieliście tej możliwości. Dane to skarb, który warto wykorzystać i warto konkretnie skonkretyzować. Więc jeżeli macie pomysły na projekty z danymi, to po tym, co zrobicie, o czym mówił Michał, bo tego nie przeskoczycie. Praca konceptualna, teoretyczna, oczywiście to jest kluczowe, żeby mieć dobrą podstawę. Bez tego się nie ruszy. Ale jak już to macie, to bądźcie odważni w swoich badaniach, bądźcie odważni w swoich wnioskach i tutaj uśmiech do Michała, że ja nadal czekam na to, na obronę i na to, jak już będziesz mówił o tym, jakie to wspaniałe narzędzie lub fajny framework wymyśliłeś, jakieś rekomendacje dla chociażby społeczności aktywistycznych, które mogą te dane wykorzystywać lub na przykład jaka będzie przyszłość aktywizmu danych. Czy on się będzie komercjalizował? Czy on się będzie, nie wiem, pokuście się o coś kontrowersyjnego. Taki ode mnie. Nie ma lepszego podsumowania seminarium, jak nawoływanie do takiej badawczej odwagi. Ja jeszcze raz dziękuję za te wszystkie uwagi, za komentarze. Dziękuję też prelegentowi za podjęcie tego niezmiernie ważnego tematu oraz za wszystkie pytania, które płynęły do nas mniej lub bardziej prywatnymi kanałami. Zapraszam już na następne spotkanie oraz do oglądania efektów naszych prac na stronie The Labu, o czym już wspominałam. I jedyne, czego mogę życzyć, to dobrego wieczoru.